Nie od rozmaitości przeżyć zależy bogactwo pisarza, ale od obszaru introspekcji. Im większy jest świat, który w sobie nosi, tym obfitszą substancją żywi się jego twórczość. Lecz pisarz rzadko poprzestaje na jednym charakterze. Przez wyobraźnię i dar wczuwania się i przekształcania tworzy w sobie kilka indywidualności lub choćby szkicuje zarys innych istnień, których nie zdołał przeżyć.